Radio Plus. Sedno sprawy. Sedno sprawy. Jest dzisiaj Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie również. Panie pośle, istnieje realne ryzyko na ten moment, jak obserwuje pan z Brukseli sytuację, że Polska utraci pieniądze z Funduszu Odbudowy? No to jest realne zagrożenie, dlatego że jednak zasady muszą być spełnione. I na te zasady i odpowiedź na pytania czeka Komisja Europejska. Zasady to bardzo proste kwestie. Jeżeli te pieniądze, mówimy teraz o Krajowym Planie Odbudowy, czyli całym funduszu, który ma konstrukcję wspólnej pożyczki na rynkach kapitałowych, to to nie są pieniądze budżetowe, to nie są pieniądze, którymi dysponować będzie rząd, to są pieniądze, które mają być przeznaczone dla przedsiębiorców, samorządów, dla obywateli na odbudowę sytuacji pokryzysowej po COVID-zie. I one są uruchamiane rozporządzeniem europejskim i przez komisję monitorowane i sprawdzane. W związku z tym muszą istnieć gwarancje dla stosowania tych zasad. No tak, ale panie pośle, ale póki co to wygląda trochę jak obstrukcja, jak takie przeciąganie sprawy, no bo jaki unijny, który unijny organ stwierdził, że Polska nie przestrzega jakichś zasad, jakich zasad, co się takiego wydarzyło konkretnie, że Unia może odkładać ten czas wypłacie Polsce środków z Funduszu Odbudowy? No bo to chyba nie jest tak, że jeden czy drugi komisarz stwierdza, nie, poczekajmy, to nie wygląda w Polsce dobrze, niech to będzie nauczka. Stwierdziło to po pierwsze Ministerstwo Sprawiedliwości, że tych zasad nie będzie stosować. Jest konstrukcja planu, konstrukcja, która wskazuje na to, że na przykład wnioski, które składać będą samorządowcy, rozstrzygać będzie kancelaria premiera, a więc no, najbardziej polityczny organ. To nie jest urząd, to nie jest agencja, która ma charakter neutralny. Tu nie ma monitoringu, tu nie ma udziału stron, a więc samorządowców albo społecznego nadzoru, to o tę konstrukcję chodzi. Ta konstrukcja jest nietransparentna i nieakceptowalna. Okej, czyli to nie chodzi o praworządność jako taką w Polsce, tylko sam mechanizm już rozdzielania środków, tak? Ba, rząd wie o tym od maja, bo składając dokument polski, niekompletny, poprosił o miesiąc zwłoki właśnie po to, żeby ten plan uzupełnić. I na tym polega problem, że dziś tego uzupełnienia i tej pozytywnej odpowiedzi ze strony polskiej nie ma. W związku z tym wszystkie inne plany mogą być uruchamiane i dzisiaj mamy już nie tylko 18 krajów, które mają kompletną dokumentację i wdrożone projekty, czyli także przesłane zaliczki na konta, no już beneficjentów nawet nie, w niektórych przypadkach, te 13% z całej kwoty, ale mamy drugą transzę dla czterech państw. I nasi przedsiębiorcy czekają na te należne im środki tylko dlatego, że ze strony rządu nie ma dokumentacji, która by gwarantowała transparentne, czyli sprawiedliwe, przejrzyste, ale także monitorowane przez instytucje, tylko, które mają tylko, że panie pośle, no, w głośnej wypowiedzi jednego z unijnych komisarzy, no zdaje się, że chodziło o coś innego. Chodziło o po prostu nieprzestrzeganie praworządności, o reformę sądownictwa, o to, że Polska i Węgry, no Unia chce, Komisja Europejska chce Polsce i Węgrom pogrozić palcem czy ukarać za niestosowanie się do tego, czego oczekuje TSUE. To następne ewentualne zagrożenie. Przypominam, że odpowiedź komisarza Gentilonego padła na pytanie reprezentanta Prawa i Sprawiedliwości. I oczywistym jest, że jeżeli nie respektowane będą orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, a to zapowiadało skierowanie wniosku przez premiera do Trybunału Konstytucyjnego pani Przyłębskiej, to będzie kolejny kłopot. Dlatego, że jeszcze raz przypominam, rozporządzenie, na które uruchamia środki, to rozporządzenie europejskie. To nie prawem krajowym te środki są uruchamiane, to prawem europejskim. I w związku z tym ta gwarancja transparentności jest niezbędna. Za dużo było przypadków, nie polskich akurat, ale innych, by tego rodzaju mechanizmu kontrolnego nie było w ogóle. By była ta polityczna uznaniowość. A i czy parlamentarzyści też Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej? Na przykład, jeżeli chodzi o plan grecki, mieliśmy natychmiastową odpowiedź. Grecja uruchamia specjalną agencję, która zresztą będzie
również taką kompozycją tych właśnie lokalnych i społecznych partnerów. Francja ma podobne rozwiązanie. Polska nie odpowiedziała na to pytanie. Panie pośle, to zmieńmy temat. Czy widzi pan argumenty za wprowadzeniem stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym przy wschodniej granicy z Białorusią? Czy widzę sens? Tak, czy widzi pan argumenty za tym ruchem? Argumenty za. No wczoraj odbyło się głosowanie w polskim Sejmie. Mhm. Myślę tutaj o tym, że cały ten projekt ma jednak bardzo taki propagandowy i polityczny charakter. I ja widzę sens czasem również używania mechanizmów prawnych do tego, by wzmocnić koordynację odpowiednich służb i sił, na przykład zagranicznych, myślę także o siłach wojskowych czy siłach Frontexu. Panie proszę, ale konkretnie, jeżeli chodzi o stan wyjątkowy i tak abstrahując od politycznej otoczki, czy to jest propaganda, czy nie, to czy w tej sytuacji pan poseł widzi powody, żeby to zrobić? Zresztą od przełomu czerwca i lipca. I uważam, że polski rząd również z tej współpracy powinien korzystać. Temu mogą służyć również dodatkowe rozwiązania prawne, które ułatwiają to albo wspomagają skuteczność. Problem w tym, że ten stan wyjątkowy nasz koncentruje się głównie na tym, by uniemożliwić na przykład państwu pracę, czyli dziennikarzom. No na Boga, nawet w czasie wojny dziennikarze pracują i nikt ich nie aresztuje, okay, no, i nie odsyła. Jasne, rozporządzenie mogłoby to precyzować i nawet, nie wiem, reglamentowaną jakąś obecność dziennikarzy wprowadzić, to pewnie miałoby sens, ale panie pośle, tak konkretnie ten stan wyjątkowy, trochę abstrahując od politycznej otoczki tego wszystkiego, ale bardziej koncentrując się na tym, co dzieje się za wschodnią granicą i będzie działo w kolejnych tygodniach, to jest to zasadny ruch? Mnie to bardzo niepokoi, co się dzieje za wschodnią granicą i ja zwracałem uwagę zresztą od roku. Ale to poprosimy tylko odpowiedź na pytanie, tak nie, czy jest to zasadny ruch, czy nie, mamy, panie pośle. Za wschodnią granicę prowokatora, szantażystę, a w tej chwili wygląda na to i mamy na to dowody, że wręcz terrorystę, bo ten szmugiel ludzi jest zorganizowany. Mhm. Jest zorganizowany przez Łukaszenkę przy cichej aprobacie, a dzisiaj możemy powiedzieć nawet jawnym wsparciu prezydenta Putina. I na tę sytuację musimy być przygotowani. Tak, to jest sytuacja bardzo poważna. Dlatego Rada Bezpieczeństwa Narodowego powinna się odbyć w pełnej powadze. Ale panie pośle, krótko to pytanie, czy jest uzasadniony stan wyjątkowy, czy nie? Bo pan poseł nie ma możliwości głosowania w tej sprawie w Parlamencie Europejskim. Wszystkich reprezentantów wszystkich sił politycznych i rzeczywiście informując tych, których może wówczas poinformować z tym obligiem oczywiście informacyjnym, bo wiele informacji ma charakter niejawny, ma charakter tajny, jednak po to, żeby ten konsensus był. Jednym Jasne. Głosem musimy mówić, bo... Panie pośle, ale po raz piąty pozwolę sobie do tego kluczowego pytania sprowadzić naszą rozmowę. Zasadny jest stan wyjątkowy, czy nie? Tak, zero-jedynkowo. Jeszcze raz. Czy zasadny jest stan wyjątkowy, czy nie? Uwzględniając to wszystko, o czym pan poseł mówił przed chwilą. Zasadna jest troska i zasadna jest współpraca, zasadna jest rzeczywiście bardzo uważne monitorowanie tej sytuacji i stan wzmożony, jeżeli chodzi o tę uwagę. Ale ciągle nie wiem, czy pana posła jest uzasadniony ten stan wyjątkowy, czy nie? Ja nie byłbym przeciwko temu, gdybym rzeczywiście widział chęć współpracy po stronie władzy. To jest problem. Mm-hmm. Czyli tego tylko zabrakło dialogu. Panie proszę, to jeszcze jedna sprawa na koniec. Zdecydowanie zabrakło dialogu, brakuje też takiego pełnego troski, zastanowienia się nad tym problemem, bo uważam, że rzeczywiście nie tylko naszej granicy, ale także europejskiej granicy zewnętrznej, rzeczywiście zagraża dzisiaj destabilizacja. No to widać gołym okiem. To panie proszę, jeszcze jedna sprawa. Donald Tusk jak wrócił, był taki bardzo aktywny, hiperaktywny można by było powiedzieć, a w ostatnich tygodniach w zasadzie lidera Platformy Obywatelskiej nie ma. Wie pan poseł, co się dzieje? Dlaczego Donald Tusk jest tak mało obecny w życiu publicznym? Dlaczego jest nieobecny? No ja widzę wiele wydarzeń z jego udziałem. Dzisiaj akurat, czy od wczoraj jest też w Brukseli, bo prowadzi Political Assembly naszego ugrupowania, wszystkich partii politycznych, które należą do naszej rodziny politycznej, więc jest bardzo ważna narada także nad kalendarzem, który dotyczy konwencji, wyborów kolejnego szefa, bo Donald Tusk skraca swoją kadencję. No jest tutaj, natomiast przecież był niedawno w dialogu z młodzieżą. No to 10 dni temu chyba jakieś. Organizuje konferencje. To jest aktywność bardzo widoczna.
A mówił to Andrzej Halicki, deputowany do Parlamentu Europejskiego z Platformy Obywatelskiej. Bardzo dziękuję, panie pośle, za rozmowę. Udanego dnia życzę. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Kolejne sedno sprawy oczywiście jutro. Do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy. Super raport Kamili Biedrzyckiej, na który bardzo serdecznie państwa zapraszam. Dzień dobry Państwu, Jacek Prusinowski ze swoim programem Sedno Sprawy Radia Plus. Wraca do Państwa jutro o godzinie 8.45, a my już teraz rozpoczynamy program Super Raport. Kamila Biedrzycka, witam i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Państwa gościem dziś w ciągu najbliższej godziny będą na początku minister Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości z Solidarnej Polski, a później Tomasz Trela z Lewicy. Obaj dzisiaj tutaj u nas w studiu, także bardzo się cieszę, bo jak Państwo doskonale wiedzą, poziom rozmowy i jakość rozmowy jest zupełnie inna w tej sytuacji. Jest o czym rozmawiać, bo przypomnę, że wczoraj Sejm utrzymał stan wyjątkowy. Przypomnę, że w ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki zawnioskował o podpisanie rozporządzenia o stanie wyjątkowym do prezydenta Andrzeja Dudy. Sejm wczoraj tę decyzję utrzymał. Odbyła się debata w sprawie stanu wyjątkowego. Debata dość dziwna, dlatego że był na niej nieobecny m.in. minister obrony narodowej, a na wystąpienia klubów opozycyjnych salę plenarną opuścił wicepremier do spraw bezpieczeństwa, więc wielu zarzucało, że tak naprawdę rządzący nie traktują tej sprawy poważnie. Do tego doszedł jeszcze fakt, że zabrakło także na tej debacie prezydenta Andrzeja Dudy. Więc na ten temat dziś będziemy mówić, ale będziemy także mówić nie tylko o stanie wyjątkowym, ale również o funduszach unijnych, ponieważ istnieje coraz większe ryzyko, że Polska nie otrzyma środków z Funduszu Odbudowy. Bruksela na razie wstrzymuje przyjęcie polskiego planu wydatków, a Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, mówi bardzo konsekwentnie o wojnie hybrydowej, którą w tej chwili mamy na linii Polska Unia Europejska. Więc na ten temat dziś z naszymi gośćmi, przypomnę, Michał Woś, później Tomasz Trela, więc zapraszam Państwa bardzo na super raport, a teraz już zapraszam na raport z anteny w imieniu Marty Kiermasz i Pawła Donzbacha. My wracamy po dziewiątej. Po interwencji wrocławskiej policji. Sprawą zajmuje się prokuratura. To nie była poważna debata, mówi opozycja. Sejm utrzymał stan wyjątkowy na granicy z Białorusią. Grzybiarze ruszyli do lasów. Rozpoczął się sezon na zbiory i o tym będzie na koniec. Śledczy czekają na pełne wyniki sekcji zwłok. To po trzecim w ciągu miesiąca zgonie, do którego doszło po interwencji dolnośląskiej policji. Na początku sierpnia funkcjonariusze dostali informację o awanturującym się mężczyźnie w jednym z mieszkań na wrocławskim Psimpolu. W wejściu do środka musieli pomóc strażacy. Po wnętrzu funkcjonariusze policji napotkali człowieka z narzędziem niebezpiecznym skierowanym bezpośrednio w kierunku funkcjonariuszy. Wobec tej okoliczności podjęte zostały decyzje co do zastosowania chwytów obezwładniających. Mówił Radosław Żarkowski, rzecznik wrocławskiej prokuratury okręgowej. Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie po kilkunastu godzinach zmarł. Zostaną przeanalizowane wszelkie kwestie zgromadzonego i zabezpieczonego materiału, między innymi pod kwestie toksykologii, jak i histopatologii, kiedy poznamy przyczynę zgonu. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Policja poinformowała o całej sytuacji po prawie miesiącu. Na polsko-białoruskiej granicy bez zmian stan wyjątkowy utrzymany. Sejm nie uchylił ograniczeń wprowadzających przez prezydenta. A wnioski Lewicy i Koalicji Obywatelskiej zostały odrzucone. To nie była poważna debata, mówi szef klubu KO Borys Budka. Ostentacyjnie Kaczyński wychodzi z debaty. Nie ma prezydenta. To była polityczna hucpa, bo Kaczyński próbuje przykryć szalejącą inflację, próbuje przykryć tłuste koty w spółkach Skarbu Państwa, próbuje przykryć podwyżki dla ministrów, wiceministrów. Na granicę powinni wrócić dziennikarze, mówił z kolei Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Nie chcemy, żeby prawda o tym, co się dzieje na granicy, była ukrywana. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby prezydent zmienił swoje rozporządzenie, żeby dziennikarze mogli
relacjonować to, co się dzieje na 100 metrach kwadratowych, żeby 32 osoby, które są na granicy, nie zniknęły, żebyśmy wszyscy mogli się dowiedzieć, co się z nimi stało. Cieszymy się, że zdecydowana większość nie chciała odrzucenia stanu wyjątkowego, ocenił rzecznik rządu Piotr Miller. Mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach udowodnimy, że to był stan, który był niezbędny do tego, aby zabezpieczyć polskie granice. Liczymy również, że to faktycznie te 30 dni wystarczy na to, aby uporządkować sytuację na granicy, aczkolwiek widzimy również działania ze strony reżimu pana prezydenta Łukaszenki. Stan wyjątkowy obejmuje ponad 180 miejscowości w województwach podlaskim i lubelskim. Teraz ważne informacje dla kierowców. Nie przejedziecie krajową 91, to między Radomskiem a Częstochową. Samochód uderzył tam w drzewo, jedna osoba została ranna, trasa jest całkowicie zablokowana. Na miejscu wciąż pracują służby, wyznaczono objazdy. Zamiast miliardów subwencji, kilka milionów złotych. Mimo zapowiedzi ministra edukacji nie ma pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli, alarmuje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Nie ma tych miliardów, o których mówił pan minister Czarnek. Kwota bazowa, która stanowi punkt wyjścia do kształtowania naszych wynagrodzeń, wynosi dokładnie tyle, ile wynosiła dwa lata temu, 3537,80 zł. Mówił prezes ZNP Sławomir Broniarz. Związek jednocześnie zbiera podpisy pod nową obywatelską inicjatywą. Godna płaca i wysoki prestiż nauczycieli. Polega ona na powiązaniu zarobków nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju. Do końca października ZNP chce zebrać 100 tysięcy podpisów, żeby projekt mógł trafić do sejmowej komisji. Prawdziwki, kozaki, maślaki i kurki. Sezon się rozkręca, w lasach coraz więcej grzybów. A to przekłada się na spore zainteresowanie. Mokro jest w lesie, jest trochę deszczu, no ale jak będzie zimno, to grzybka też nie będzie. Prawdziwego czasem znajdzie, oj, tego podgrzybka znajdzie. A walka o grzyba jest w terenie? Ludzi jest dużo, ale grzybów mało. No i widzę też suszone, to się z zeszłego roku podejrzewam, co? Nie, teraz, tego to... roku. A jakościowo one są dobre, czy zdarzają się robaczywe? Przed tymi deszczami trafiał się prawdziwe robaczywe, a teraz są czyściutkie. Ja już sprzedaję 30 lat na burku grzyby, no i jakoś jeszcze nikt nie umarł, nikt się nie zatruł. Z grzybiarzami w Tarnowie rozmawiał Łukasz Grygiel. Marta i Paweł wracają do Państwa z raportem z anteny, oczywiście standardowo o godzinie 10. Przypominam, tak żeby nikt z Państwa nie zapomniał i nie wyłączył transmisji zbyt wcześnie. Raz jeszcze witam wszystkich naszych widzów, kłaniamy się bardzo nisko wszystkich na stronie głównej SE.pl, na YouTubie i na Facebooku, bo tam Państwa też coraz więcej, co bardzo, bardzo nas cieszy. Zapraszamy. Zapraszamy na dzisiejsze rozmowy. Michał Woś za chwilę, wiceminister sprawiedliwości Solidarnej Polski, Państwa gościem. Będziemy mówić nie tylko o stanie wyjątkowym, ale także o perspektywie utraty środków z Unii Europejskiej. Wydaje się, że instytucje unijne chcą już wreszcie uruchomić ten mechanizm pieniądze za praworządność. Konsekwentnie Solidarna Polska sprzeciwiała się takiemu rozwiązaniu, takiemu postawieniu sprawy. W tej chwili Zbigniew Ziobro mówi o wojnie hybrydowej między Polską a Unią Europejską, więc sytuacja rzeczywiście robi się coraz bardziej napięta. Pytanie, jakie są perspektywy i pytanie, czy te negocjacje, które w tej chwili podobno prowadzi rząd premiera Mateusza Morawieckiego z Unią Europejską, przyniosą jakiś skutek, szczególnie w obliczu także problemów z przyjętymi przez 5 województw uchwałami anty-LGBT. Każdemu województwu grozi utrata około 11 miliardów złotych z powodu tego, że te uchwały zostały przyjęte, więc rzeczywiście bardzo trudna sytuacja, no i perspektywa utraty ogromnych pieniędzy. Pytanie, jak samorządy, jak lokalni politycy, ale przede wszystkim obywatele poradzą sobie bez tego dofinansowania i czy będą musieli sobie radzić. Na ten temat między innymi z Michałem Wosiem, później Tomasz Trela z Nowej Lewicy. Będziemy oczywiście także mówić o stanie wyjątkowym, o nowych sondażach, no i o tym, co nas czeka w nowym sezonie politycznym, bo przypomnę Państwu, że wczoraj wróciła kwestia ustawy Lex Anty-TVN. Ona była rozpatrywana na połączonych komisjach senackich. No i wszystko wskazuje na to, że senatorowie ją odrzucą, po czym będzie musiała wrócić do Sejmu. No i pytanie, jak to dalej będzie się rozwijać? Pytanie, czy opozycja znajdzie większość, żeby złożyć wniosek o odwołanie marszałek Sejmu Elżbiety Witek? Te wszystkie pytania padną dziś na pewno w trakcie naszych rozmów, więc ja bardzo Państwa ciepło zachęcam do uczestnictwa dziś czynnego w super raporcie. Proszę zadawać pytania, proszę pisać komentarze, na bieżąco wszystko będziemy śledzić. Ja na tyle, na ile pozwolą mi warunki podczas rozmowy z naszymi gośćmi. A teraz już wjeżdża
wjeżdża dosłownie w przenośni Jan Złotarowicz, zastępca redaktora naczelnego Superekspresu. Dzień dobry Kamilo, dzień dobry Państwu. Janek, jak zwykle z garścią bardzo ciekawych i pikantnych dzisiaj, ale nie uprzedzajmy wypadków informacji. Zaczynamy od kwestii najważniejszej, trudno zaczynać od czegoś innego, czyli kwestia stanu wyjątkowego i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, którego wczoraj zabrakło na debacie. Bo wyprowadzał wojsko z koszar najwyraźniej. Tak, polska odpowiedź na rosyjską prowokację, tak piszemy dzisiaj w Superekspresie. Już Państwu to zdaje się mówiłem w programie. Rosjanie ćwiczą atak na Polskę, w zasadzie będą ćwiczyć wielkie ćwiczenia. Zapad mają ruszyć 10 września. Straż Graniczna już donosi, że słychać jakieś wybuchy po stronie białoruskiej. No to mają być największe manewry chyba od dziesięcioleci, więc sytuacja rzeczywiście delikatnie mówiąc napięta. Tak jak mówiliśmy już kiedyś w programie, w kontekście tego, co dzieje się na naszej białoruskiej granicy, jest to wyjątkowo niepokojące. Wietrzymy to jakąś prowokację. Oczywiście Rosjanie twierdzą, że to są manewry, które mają ćwiczyć akcje obronne, natomiast bardziej zaczepno niż obronne. Już wprost napisaliśmy, że Rosjanie ćwiczą atak na Polskę. Na razie polska odpowiedź jest taka, że 12. Szczecińska Dywizja mechanizowana została przerzucona na wschód kraju, na Podkarpacie. To też są ćwiczenia naszych, ale no poważna bardzo operacja logistyczna. Państwo to mieli okazję, zdaje się, przed chwilą zobaczyć te zdjęcia. No to tony ciężkiego sprzętu tutaj. Rosomaki, bojowe wozy piechoty, armatochaubice, moździerze, samobieżny rak, zestawy przeciwlotnicze. No i właściwie powinniśmy mieć stan wojenny, a nie cztery, stan wyjątkowy. Takie też propozycje padały wczoraj. I 4000 żołnierzy. No na razie stan wojenny nie, ale rzeczywiście no jakaś odpowiedź musi być. Mhm. I tu Polska no, stara się jakby pokazać, że broni swoich granic. Bronimy nie tylko granic Polski, bronimy wschodniej granic Unii Europejskiej. Pytanie, czy więcej tutaj teatru, czy realnych działań, ale to pytanie pozostawimy otwartym, po owocach ich poznacie. Miejmy nadzieję, że bez większych prowokacji się obejdzie. A teraz dwie bardzo smutne informacje. Dwa odejścia wczoraj, tak, ze świata kultury i dziennikarstwa. Można powiedzieć, a właściwie lektorem był pan Tomasz Knapik, bo Tomaszu Knapiku i o naszym pięknym Belmondo zdolnym. Słynna twarz i słynny głos. Słynna, pięknie, to. Tak. Występował Jean-Paul Belmondo, czytał Tomasz Knapik. Dokładnie, właściwie tak więc można było powiedzieć, że występowali razem też na pewno w wielu filmach. No niestety, no najpierw przyszła do nas tragiczna informacja o śmierci Tomasza Knapika. To jest postać, którą Państwo mogą z twarzy nie kojarzyć, ale z głosu na pewno, bo wiele, wiele filmów przez wiele, wiele lat to ten głos do nas docierał, to ten głos czytał te dialogi w fenomenalny sposób. Tak. No. Czasem ja też lubię sobie obejrzeć film z lektorem. Na Zachodzie się z nas śmieją, że tak filmy oglądamy, ale jest w tym coś magicznego. No i niestety, no już bez Tomasza Knapika. No a zaraz potem też przyszła informacja. Ale jeszcze w tramwajach warszawskich można go usłyszeć. Tak, a zaraz potem przyszła informacja, tu piszemy, słodki drań. Nie żyje, 88 lat. No, ale w sierpniu Jean-Paul Belmondo przyszedł udar mózgu, więc był już bardzo ciężkim stanie, chociaż rodzina i bliscy adwokat poinformował jego śmierci, że odszedł w spokoju, odszedł spokojnie, nieoczekiwanie, ale spokojnie. Też wielka strata dla europejskiego, a w sumie światowego kina. Ale to jest dobry moment, żeby sobie przypomnieć odświeżyć jego filmy. Odświeżyć, albo nawet jeżeli nie odświeżyć, to w ogóle obejrzeć i zapoznać się z dokładnie. Jego dokładnie. Jak ktoś potrzebuje wskazówki, na co najlepiej, to oczywiście w Superekspresie.pl przegląd jego największych ról. No, bardzo smutna informacja. I teraz taka... Obiecałaś coś z dreszczykiem. Coś z dreszczykiem. Pikanterii troszkę damy. Przepraszamy, że po tak smutnych informacjach wskakujemy na coś zupełnie innego, ale trochę tak wygląda nasza codzienność w tej chwili. Ja nawet nie chcę sobie wyobrażać, jak wygląda w tej chwili codzienność ministra Łukasza Schreibera, ministra w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ponieważ no, żona chyba nieprzyjemną niespodziankę mu zrobiła. Ja nie wiem, czy już Państwo słyszeli tę historię. Nie chciał sprawy wczoraj w rozmowie z nami komentować. A ty byś chciał? Tak, kto by chciał? Ja bym chciała, chyba nikt by nie chciał. Po kolei, bo tu trochę zaniedbaliśmy tematu w programie, nie wszystko opowiedzieliśmy. Żona ministra PiS Łukasza Schreibera, pani Marianna, nic tego, nic owego wystąpiła w TVN-owskim show Top Model. Top Model, tak. Jak twierdziła, nie poinformowała męża o swoim występie. Myślę, że to po prostu przeczy jego spojrzeniu na obraz naszej rodziny. Tak mówiła, a teraz na swoim koncie na Instagramie opublikowano bardzo odważne zdjęcia. Piękne, nagie akty. Posypały się komentarze pochlebne bardzo, co też szczęśliwe, nikt jej za to nie atakował. Ona sama komentowała to tak. Czy jak wstawiam artystyczne zdjęcie, na którym nie mam uznania, to znaczy, że jestem lubieżna? Nie, to znaczy, że jestem sobą i mam siłę być sobą.
i tu za to akurat wielkie gratulacje. Chcieliśmy się dowiedzieć, co na to minister, no ale życzył nam dobrego dnia i rozłączył się. No to i tak dobrze, że jeszcze w ogóle jest w stanie jakieś życzenia dobrego dnia z siebie wydusić, bo rzeczywiście przypuszczam, że sytuacja dla niego bardzo niekomfortowa, choć tutaj są dwie strony medalu, bo inni twierdzą, że kobieta nie ma być cieniem albo żona swojego męża, tylko też ma prawo spełniać swoje marzenia. No ale jednak, jeśli jest się żoną polityka i ministra, no to jest to chyba jakaś odpowiedzialność. Ja nie wiem sama, ja mam problem w ocenie tej sytuacji. Bardzo jestem ciekawa, co państwo na ten temat myślą. To mówisz tak, jakby w zachowaniu pani Marianny było cokolwiek negatywnego. No jeżeli, tak jak sam powiedziałeś, jeżeli w ten sposób chce się spełniać, no nie robi nic złego, nie robi nic strasznego, wręcz wielu argumentowałoby, nie postawiłam takiej tezy, coś, tylko że robi coś pięknego, podkreślam, że to jednak... Żona polityka nie musi być tylko nudną panią, która przecina wstęgi. A pamiętasz czasy, kiedy robiło się aferę z powodu tego, że pani premierowa wystąpiła w sukience Love, Romance i tak dalej? Tylko, no, że to było wystąpienie na takim bardzo oficjalnym spotkaniu. Gdyby pani Marianna przyszła w tym bikini na oficjalne spotkanie, rzeczywiście byłby skandal. No rzeczywiście. No zobaczymy, jak się sytuacja będzie rozwijała i czy w ogóle pan minister Schreiber zdecyduje się zabrać głos w tej sprawie. Przypuszczam, że zrobi wszystko, żeby nie musieć... Też mi się coś tak wydaje. No dobrze. To tym pikantnym akcentem kończymy dzisiejszą rozmowę. Dziękuję z Jankiem. Jan Złotorowicz, zastępca redaktora Super Expressu. Dziękuję bardzo, Janku. Ja już czekam na pana ministra Michała Wosia. Stoi już tutaj naprzeciw mnie, popija kawę. Dobrze. Mam nadzieję, że rozmowa będzie ciekawa. Jeszcze nie, panie ministrze, za chwilę pana zaproszę, ale najpierw zaproszę państwa do wysłuchania słów premiera Mateusza Morawieckiego, który tłumaczył wczoraj konieczność wprowadzenia na granicy polsko-białoruskiej na terenie przygranicznym stanu wyjątkowego, a już za chwilę rozmowa z ministrem Wosiem. Zapraszam państwa. Strzeżenie tych granic powinno być czymś absolutnie oczywistym. Powinno być oparte o konsensus polityczny. O konsensus wszystkich sił politycznych, bo dziś na tej scenie, która jest ustawiona niedaleko Usnarza Górnego, przy granicy Polski z Białorusią, na tej scenie, która ustawiona jest przez architektów z Mińska i z Moskwy, wy odgrywacie rolę oklaskiwaną właśnie w Moskwie i w Mińsku. Ten schemat działań, który rozpisany został na rolę, atak na państwa bałtyckie, atak na Rzeczpospolitą jest czymś bez precedensu. To nie jest tylko konflikt dyplomatyczny. To jest próba naruszenia integralności państwa polskiego, suwerenności naszych granic. I na to pozwolić nie możemy. Proponujemy wprowadzenie właśnie stanu wyjątkowego, a wszystkim, którzy z tego powodu ucierpią, w bardzo krótkim czasie, jeśli przyjmiemy, a wierzę w to, że przyjmiemy pojutrze na Radzie Ministrów, wkrótce przedłożymy do Sejmu ustawę, która będzie miała na celu bardzo szybkie, błyskawiczne zrekompensowanie ubytków w dochodach, strat. Pierwszym dziś gościem Ekspresu Biedrzyckiej wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, Solidarna Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie ministrze, bardzo często państwo podkreślają, że mają różnice w poglądach z Prawem i Sprawiedliwością, bo gdybyście nie mieli, to byście byli w jednej partii, a nie jesteście. Czy w związku z tym Solidarna Polska podziela te argumenty, które zostały wczoraj przedstawione między innymi przez premiera o konieczności wprowadzenia stanu wyjątkowego? Oczywiście, w tym przypadku każdy patriota powinien jednoznacznie stanąć murem za rządem i murem za tymi decyzjami, bo chodzi o bezpieczeństwo państwa polskiego i ja patrzę z pewnym ubolewaniem na to, jak się zachowuje opozycja w tym przypadku. Część się wstrzymała, okej, racjonalnie, część, no wczoraj z trybuny słyszeliśmy różne głosy, ale popatrzmy, co się dzieje na Litwie czy Łotwie. Tam po wprowadzeniu stanu wyjątkowego czy stanu nadzwyczajnego wszyscy jakby są jednoznaczni, wszyscy mówią tak, chronimy granice, chodzi o bezpieczeństwo. Wiemy, że na wschodniej granicy Polski jest zorganizowana akcja służb białoruskich służb specjalnych, jest celowe działanie Łukaszenki, tam nic się nie dzieje przecież bez wiedzy Putina, więc można powiedzieć Łukaszenki i Putina i my w obliczu takiego zagrożenia państwa musimy po prostu reagować adekwatnie, więc dziwię się, że w polskim Sejmie
No, rosyjskie służby nazwałyby to wprost, jakby takich ludzi jak, nie wiem, pani Jachira, czy pan Staszewski, czy inni, którzy tam na granicy biegali, no, pożyteczni idioci. I trzeba mieć odwagę tak to nazywać. No dobrze, panie ministrze, tylko porównał pan sytuację w Polsce do sytuacji na Łotwie czy na Litwie. Faktycznie tam także wprowadzono stan wyjątkowy, tylko że tam napięta sytuacja trwa od czerwca. I tam w lipcu były pierwsze informacje ze strony rządów tych państw, że faktycznie trzeba zacząć coś z tym robić. Opinia publiczna była informowana. Na 2 albo 3 dni przed propozycją premiera wprowadzenia stanu wyjątkowego, przed tym wnioskiem do prezydenta, słyszeliśmy, że nasze granice są bezpieczne i wszystko jest pod kontrolą. Więc pytanie, co zmieniło się w ciągu 48 godzin? No, są takie rzeczy, o których by niekoniecznie mówi się w mediach czy publicznie. Są takie informacje, które rząd może posiadać i być może w tym przypadku tak było. Ja też nie jestem zobowiązany czy uprawniony do tego, żeby szczegółowo o takich sprawach mówić, ale też widzieliśmy te happeningi polityczne. Widzieliśmy to, jak niektórzy nieodpowiedzialni ludzie. Ja powiem szczerze, rozmawiałem wczoraj z kilkoma posłami opozycji i ci posłowie opozycji pukali się w głowę i mówili, co ten człowiek wyrabia, jak tam biegał. No to prawda, dlatego że akurat też z nimi rozmawiałam i tam nie ma zgodności, oczywiście, jeżeli chodzi o pewne działania. Że chodzi o bezpieczeństwo państwa, jeżeli są urządzane happeningi. Poradzić sobie z happeningami, żeby władza sobie poradziła z happeningami, musi wprowadzać stan wyjątkowy, to chce mi pan powiedzieć? Chcę powiedzieć, że to jest jeden z elementów, tak. Jeżeli ktoś nie ma w sobie jakby tyle poczucia odpowiedzialności za państwo i dla niego parcie przed kamerę i przed światła kamer, które tam są jest ważniejsze. Naprawdę z jednym, dwoma posłami czy z kilkorgiem przedstawicieli obywateli RP naprawdę trzeba stanu wyjątkowego? Wyobraża sobie pani redaktor, to mi najlepiej świadczy o kondycji państwa chyba. Służby, które parlamentarzystę nie wiem, zatrzymują na 48 godzin, no nie, no to by było, nie byłoby standardów demokratycznych. Natomiast jak mówię, to jest jeden z elementów. Drugi z elementów gigantyczne przecież manewry wojsk za naszą... O których nie ma słowa w akcie prawnym, panie ministrze. Za naszą granicą. Ale wczoraj w Sejmie było szczegółowo w czasie dyskusji przedstawiane i przez ministra spraw wewnętrznych i przez premiera i przez pana ministra szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, więc te sprawy były przedstawiane. No i trzeci powód, no, o którym mówimy jednoznacznie, to znaczy jeżeli są głosy takie, a tam się pojawiają oczywiście jakieś działania, no jeśli nie intencjonalne, no to jak mówię, no pewnych pożytecznych idiotów i niekoniecznie polityków, znaczy różne organizacje, które tam się nagle zaczęły pojawiać, różne osoby, które nakręcają emocje. Jeżeli tak jest, to jeżeli są narzędzia prawne, a są narzędzia prawne ku temu, to takie nakręcanie emocji trzeba przerwać, żeby sobie z tym, tą próbą, z tą akcją służb specjalnych białoruskich trzeba sobie poradzić. Pan jest wiceministrem sprawiedliwości, więc jest pan ostatnią, jak sądzę, osobą, której musiałabym przypominać o tym, że stan wyjątkowy zgodnie z konstytucją można wprowadzić po wyczerpaniu wszystkich innych dostępnych środków konstytucyjnych. Ja wczoraj bardzo dokładnie oglądałam tę debatę sejmową i tam nie było informacji dotyczących tego, jakie środki zostały wykorzystane wcześniej, tak, żeby można było sięgnąć po ten ostateczny instrument w postaci stanu wyjątkowego, panie ministrze. To wszystko jest tak niejasne, że proszę się nie dziwić, że wielu ma wątpliwości, a że my zadajemy pytania. Ale to jest rolą tych, którzy mają wątpliwości, by zadawać pytania. No to ja pytam, jakie bardzo, środki bardzo, wcześniej zostały bardzo, wykorzystane. Znaczy, wszyscy, co nie działa w państwie, że trzeba było wprowadzić stan wyjątkowy? Nie. Konstytucja wyraźnie mówi, że jeżeli zostały wykorzystane, jeżeli inne środki są niewystarczające i została wykorzystana Straż Graniczna, która została wsparta wojskiem, co zostało wsparte budową muru czy tego, tych zasieków na granicę i dodatkowo zostały użyte inne siły, o których no też publicznie nie trzeba mówić. Natomiast jednoznacznie widać, że te działania i tak nie powstrzymały tych, którzy cały czas chcieli grać rolę pachołków Łukaszenki, którzy chcieli grać w jego teatrze, w tym scenariuszu napisanym za naszą wschodnią granicą. Posłowie opozycji, którzy chcieli nieść pomoc humanitarną, są pachołkami Łukaszenki? Nie, oddzielmy pomoc humanitarną od jakichś happeningów w świetle kamer. Jeszcze raz. Ale politycy chyba żadnych happeningów nie uskuteczniali. Przyznam szczerze, w kuluarach sejmowych właśnie tego rodzaju słowa słyszałem i to od posłów opozycji, którzy oceniali swojego kolegę. Są inne metody. Znaczy pomoc humanitarna, Polska wysłała pomoc humanitarną, została wysłana nota dyplomatyczna do Łukaszenko, żeby to przyjął. Przypomnę, że ci ludzie, ci migranci, to nie są uchodźcy, migranci są po stronie białoruskiej i co więcej, są celowo ściągani na Białoruś. Jeszcze parę tygodni temu był 1-2 samoloty tygodniowo między Mińskiem a Bagdadem, a dzisiaj tych samolotów jest czasem nawet po kilka dziennie, a na początku były wizy turystyczne, teraz wizy zniesiono, jeszcze mają kwity dokumentów hotelowych. Czy nie rozumiem, że działania Straży Granicznej, polskiej armii, funkcjonariuszy policji były niewystarczające?
To znaczy nie dali rady funkcjonariusze sobie poradzić z tą sytuacją i dlatego trzeba było wprowadzić stan wyjątkowy, tak? Stan wyjątkowy to jest narzędzie prawne, które służy temu, że jeżeli inne narzędzia prawne są niewystarczające, wówczas należy pójść krok dalej. Ale ja pytam właśnie o te niewystarczające, ja mówię bo o pan tym, próbuje uciec nie, od postawienia uciec. Tej tezy. Mówię to, że to które narzędzia okazały się niewystarczające? Może Straż Graniczna wykazała się świetną realizacją swoich obowiązków. Chroni granice, broni granice, wojsko buduje ten mur, ale zapadły decyzje takie, które pokazują, że jest to niewystarczające. No, chociażby w ten kontekst, o którym rozmawiamy cały czas. Tak? Znaczy nie chcę tego sprowadzać do happeningów politycznych. Chodzi z pewnością o szersze działania, ale te szersze działania spowodowały te realne zagrożenie i celowe działanie służb specjalnych obcych państw spowodują, że trzeba zastosować te narzędzia prawne, które są dostępne w ramach polskiego prawa. Skoro sytuacja jest tak poważna, no bo jest poważna, jak rozumiem, tak? Nie mamy wszystkich informacji, część pewnie jest oklauzulowana, ale no, sytuacja jest bardzo poważna. Skoro wprowadza się stan wyjątkowy, no to skoro sytuacja jest tak poważna, to umie mi pan wytłumaczyć, jak to jest możliwe, że podczas takiego posiedzenia Sejmu, jakie odbyło się wczoraj, zabrakło ministra obrony narodowej albo przede wszystkim głowy państwa z Zwierzchnika Sił Zbrojnych, prezydenta Dudy? Minister obrony narodowej był na sali w trakcie przedstawiania wniosku. Słuchał tego, co i tak już wie, przedstawicielem rządu jest minister spraw wewnętrznych i administracji wskazanym do tej debaty, który był cały czas na sali. Natomiast premier do spraw bezpieczeństwa wyszedł po wystąpieniu premiera. Ale uczestniczył w kluczowych punktach. Panie ministrze, to nie są kluczowe punkty. No, dlaczego wy nie próbujecie chociaż nawiązać tego dialogu z opozycją? Czy jak to powinno być w parlamentaryzmie, wysłuchać nawet kontrargumentów? No, na tym chyba polega kultura polityczna. Przedstawicielem, żeby nie oceniać kulturę polityczną konkretnych osób. Ja przysłuchiwałem się tej debacie, natomiast przedstawicielem rządu był minister spraw wewnętrznych i administracji, który od początku do końca uczestniczył w debacie, który przysłuchiwał się tym działaniom. Pierwszy raz od 40 lat w Polsce, pierwszy raz w wolnej Polsce wprowadzony jest jakikolwiek stan nadzwyczajny. I chce mi pan powiedzieć, że brak wicepremiera do spraw bezpieczeństwa, że brak ministra obrony narodowej, brak prezydenta, który to rozporządzenie podpisuje, jest czymś normalnym. Chcę powiedzieć, że rząd był reprezentowany. Ale ja pytam pana o prezydenta chociażby. Natomiast To jest pytanie, no, wielu parlamentarzystów zwróciło na to uwagę i wielu parlamentarzystom także po naszej stronie dziwiło, że głowy państwa na sali nie ma. Tak, to prawda, były takie głosy zaskoczenia, natomiast trzeba po to pytać, pan prezydent ma prawo do podejmowania takich, a nie innych decyzji. Oczywiście. I to pan prezydent decyduje, w której debacie w parlamencie uczestniczy, a w której nie, ale to o decyzję pana prezydenta trzeba pytać współpracowników pana prezydenta. Co do tego się zgodzimy. Wiele głosów z każdej strony sceny politycznej w Sejmie było pełnych zdziwienia tego, że pana prezydenta na sali nie ma. A czy pan także dziwi się temu, że prezydent podpisuje rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego? Po raz kolejny, być może niepotrzebnie, ale jednak będę podkreślać, że sytuacja jest to nadzwyczajna, po czym informuje o tym jego rzecznik, po czym pan prezydent udaje się na mecz piłkarski, na którym świetnie się bawi. Czy pana zdaniem to jest zachowanie głowy państwa w tej nadzwyczajnej sytuacji odpowiednie? Znaczy, nie był to stan nadzwyczajny, nie wiem, wprowadzony w Warszawie, więc miał prawo wziąć udział. Ale to chodzi, nie, ale co do meczu... No jednak głowa państwa musi się trochę łączyć z tymi mieszkańcami 183 miejscowości. Wielu Polaków żyje też emocjami sportowymi. Akurat to był jeden z pierwszych meczów, powiedzmy, przy takich łagodniejszych restrykcjach, więc akurat ja do pana prezydenta żadnych pretensji pod tym względem mieć nie mogę. Natomiast w parlamencie był szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, najważniejsza osoba w otoczeniu prezydenta, która odpowiada za bezpieczeństwo. Jak mówię, no po każdej stronie sceny politycznej, po każdej, były głosy zaskoczenia, że akurat w tej debacie pan prezydent nie uczestniczył. A wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński, który ani razu nie zabrał głosu podczas tego czterotygodniowego kryzysu, panie ministrze. Ja wiem, że to jest dla pana niekomfortowa sytuacja oceniać Jarosława Kaczyńskiego. Absolutnie, naprawdę zdaję sobie z tego sprawę. No ale jednak ja to pytanie muszę zadać. To jest wicepremier do spraw bezpieczeństwa. 4 tygodnie tego kryzysu mija, ani słowa. Zabrał głos premier. Nie wicepremier. Zabrał ale ja głos pytam o Jarosława Kaczyńskiego. Formalnie biorąc pod uwagę prawo, pod tym względem to premier reprezentuje rząd na najwyższym szczeblu i zabrał głos, a rząd reprezentował minister spraw wewnętrznych i administracji. Więc po stronie rządowej uważam, że zachowanie było właściwe. Natomiast, co do innych pytań, no to one są mocno stawiane. No dobrze, panie ministrze, to teraz jeszcze przejdźmy do innych spraw związanych z
naszymi, albo inaczej, z inną wojną hybrydową, bo mówimy o tym, że jest wojna hybrydowa na linii Białoruś-Unia Europejska, a ja chciałam zapytać o wojnę hybrydową na linii Polska-Unia Europejska. Nawiązuje pani redaktor do słów mojego szefa. Pana szefa, tak, czyli ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Wielu w osłupienie ta wypowiedź wprawiła. Rzeczywiście pana zdaniem jest tak, że my ze wspólnotą, do której należymy, jesteśmy w stanie wojny hybrydowej? Mnie wprawia w osłupienie zaskoczenie wielu osób, że dopiero teraz to odkrywa. Znaczy, czym jest wojna hybrydowa? Wojna hybrydowa to jest naruszenie suwerenności bez formalnego wypowiedzenia tych wszystkich spraw związanych z aktem międzynarodowym, z powiedzeniem wojny i tak dalej. Tam nie ma mowy wojna... suwerenności, jeżeli chodzi o wojnę hybrydową. Nie, tam jest mowa o nacisku. W wojnie hybrydowej narusza się suwerenność państw. Wywiera I się dlatego nacisk. Wywiera, narusza się suwerenność państw. Znaczy, jeżeli ktoś, pani redaktor mi nie powie, że jeżeli ktoś wysyła zielone ludziki do Donbasu, to to nie jest naruszanie suwerenności Ukrainy. Jest. I stąd takie porównanie jest absolutnie uprawnione. Bo Unia Europejska narusza suwerenność Polski w ten sposób, że przez prawodawstwo i przez orzecznictwo sądowe wbrew traktatom, wbrew podstawom prawnym. A czy nie narusza jej pana zdaniem narzeczenie premiera prawnym, Morawieckiego, który się na to zgodził na oczywiście zostały popełnione błędy na trzech kolejnych szczytach. I teraz jest pora, żeby mówić o wojnie hybrydowej, skoro polski rząd suwerennie taką decyzję podjął? Solidarna Polska stała na innym stanowisku, proponowała inne stanowiska. No to ja pamiętam, dlatego inne stanowiska negocjacyjne. Jeszcze raz powiem, jeżeli Unia Europejska, naruszając traktaty, bo przekracza swoje kompetencje, to jest kluczowe, znaczy jest standard polityczny, podwójne traktowanie, podwójne różne podejście, tak? Znaczy to, co wolno Niemcom, nie wolno nam. W Niemczech system wyboru sędziów jest upolityczniony. Ale ja w ogóle nie pytam o sędziów teraz, ale, panie ministrze. Ale to jest klucz problemu. Nie. Ja wiem, działanie że nie, Unii to nie Europejskiej jest to jest właśnie klucz problemu. Panie ministrze, pozwoli pan, że ja powtórzę pytanie. Pytam o to, czy w tej chwili rzeczywiście jest stan wojny hybrydowej i czy nie jest on państwa zdaniem na życzenie premiera Morawieckiego, który na mechanizm pieniądze za praworządność się zgodził. Ja o to pana pytam. Stan wojny hybrydowej, to jeszcze raz powiem, minister Ziobro nie powiedział, że trwa wojna, tylko że porównał to do wojny hybrydowej. Porównanie jest uprawnione, bo w jednym i w drugim przypadku występuje naruszenie suwerenności. W tym przypadku działania pozaprawne Unii Europejskiej. No, ale premier Morawiecki jest chyba innego zdania. Natomiast spór o to, o pieniądze za praworządność, przerodził się tak naprawdę pieniądze za suwerenność. I to jest problem, bo w tej chwili słyszymy, że Unia Europejska zastanawia się nad wstrzymaniem, wykorzystaniem tego mechanizmu, na który niestety zgodzili się ci, którzy negocjowali wówczas w Brukseli, niestety. I teraz Unia Europejska zastanawia się nad zastosowaniem znowu bez kryteriów, stosując wyłącznie kryteria polityczne, znowu pozaprawnie, zastanawia się nad użyciem tego mechanizmu, do którego nie jest uprawniona. Panie ministrze, ale proszę sobie użyciem, teraz, żeby naciskać, pierwszy raz w historii, naciskać Polskę przy okazji sporu o Trybunał Konstytucyjny, przy okazji działania Trybunału Konstytucyjnego i tego, że Trybunał Konstytucyjny będzie orzekał o wyższości prawa konstytucyjnego. Teraz panu przerwać, bo premier Morawiecki zgodził się dwukrotnie na ten mechanizm, za co zresztą był przez państwa krytykowany, tak czy nie? No to tak prawda, było. To Solidarna no Polska i później miała zupełnie premier inne Morawiecki idzie do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej z wnioskiem o to, żeby Trybunał stwierdził, czy prawo krajowe ma wyższość nad prawem unijnym, mimo że to jest bardzo dokładnie zapisane w Konstytucji, jak to wygląda. Czyli ustawa zasadnicza dwa z samej nazwy jest zasadnicza, później jest prawo międzynarodowe, z którym to muszą być zgodne przyjmowane ustawy, tak? Nie pomyliłam. No dokładnie, tak hierarchia źródeł prawa wygląda w ten sposób. I później premier, który dwukrotnie zgadza się na przyjęcie tego mechanizmu pieniądze za praworządność, idzie do Trybunału Konstytucyjnego z takim wnioskiem. Czy gdyby pan był urzędnikiem Unii Europejskiej, prawdopodobnie trudno sobie to panu wyobrazić, ale gdyby pan był, to by pan w ogóle rozumiał ten związek przyczynowo-skutkowy i to, co robi polski rząd? Z pewnością, gdybym był urzędnikiem Unii Europejskiej, działałbym w granicach traktatów i w granicach prawa. Ale ja nie o to pana pytam. Ale ja pani odpowiadam. Ale nie. Panie redaktorze, po raz czwarty pani mi zadaje pytanie, kiedy ja próbuję odpowiedzieć. Ale nie, no bo pan zaczyna w ogóle dobrze. Zróbmy test. Stan faktyczny. Ale jak ja pytanie panu zadałam? O to, czy rozumiałbym jako Unia Europejska, urzędnik Unii Europejskiej działania polskiego rządu. Ja pani odpowiadam, że jako urzędnik bym działał zgodnie z prawem i nie naruszałbym traktatów europejskich. Urzędnicy Unii Europejskiej, komisarze tymi różnymi wypowiedziami i tak dalej, stosując pozaprawne mechanizmy nacisku politycznego, próbują wywierać wpływ na działania wewnętrzne kraju. Na to się zgodził premier, panie ministrze. Premier nie zgodził się, pani redaktor, z całym szacunkiem pani zna moją sympatię i Solidarnej Polski do pana premiera, ale premier nie zgodził się na to, żeby urzędnicy brukselscy bez kryteriów, jakichkolwiek kryteriów prawnych, czyli stosując kryteria polityczne, bo w tym przypadku stosują kryteria polityczne, naruszali prawo.
Na to się premier nie zgodził. Premier się nie zgodził na to, żeby konstytucja była niżej w hierarchii niż prawo europejskie. Ale nikt nie oczekuje, że konstytucja ma być niżej w hierarchii. I jednocześnie, no, wielu tak twierdzi na opozycji także i to jest problem. My mówimy wyraźnie, polska konstytucja daje uprawnienia polskiemu rządowi do chociażby organizacji wymiaru sprawiedliwości. Mhm. Prawo europejskie w ani jednym traktacie, ani w traktacie Unii Europejskiej, ani w funkcjonowaniu Unii, w ani jednym miejscu nie daje uprawnień Unii Europejskiej do ingerowania wewnętrzną organizację wymiaru sprawiedliwości. To jest klucz problemu. Panie ministrze, stosowanie czy państwo są gotowi na utratę tych środków unijnych? Zapytam wprost, bo jakby rzeczywistość mamy taką, jaką mamy. Państwo mogą nad nią płakać, rwać włosy, ale ona jest taka, jaka jest. I teraz pytanie, co dalej? Bo rozumiem, że rząd, minister Szymański, premier Morawiecki prowadzą negocjacje w tej sprawie. Padają słowa o wojnie hybrydowej od ministra sprawiedliwości w tym samym czasie. No i teraz właśnie po raz kolejny pytam, co dalej? Czy państwo jako rząd są przygotowani na to, że te środki będą zamrożone, że nie będą wypłacone? Przypomnę, że ten słynny nowy polski zwał jak zwał ład w dużej części miał być finansowany właśnie ze środków unijnych. I co dalej teraz? Ja powiem jako stanowisko Solidarnej Polski, że my na pewno nie będziemy, nie wiem, triumfować w żaden sposób i mówić, a nie mówiliśmy, ale przed pewnymi scenariuszami ostrzegaliśmy. Tak, to prawda. Jeżeli się przekazuje takie narzędzia, gigantyczne, potężne narzędzia de facto nacisku politycznego Unii Europejskiej, to trzeba myśleć o planie A, B, C i D. A jest plan B, C i D? I mam nadzieję, że ci, którzy negocjowali, na to się godzili, ten plan A, B, C i D gdzieś tam w swoich szufladach mają. Ale nie ma pan takiej pewności, tak? Mam głęboką nadzieję, nawet jestem przekonany, że skoro takie decyzje podejmowali, to będzie. Czyli rozumiem, że w ramach sympatii rzucają panowie i panie z Solidarnej Polski taką rękawicę premierowi trochę teraz, tak? Nie, pani redaktor, znaczy to jest odpowiedzialność. Naważył pan, panie premierze, piwa, to teraz pan je musi wypić. No, były grzeczności jeżeli, wam nie zaprzeczy. Jeżeli ktoś słyszał ostrzeżenie, jeżeli ktoś pokazywał zagrożenia, Solidarna Polska mówiła, że i przy praworządności mówiliśmy, że te pieniądze za suwerenność to jest absolutnie zły dla Polski mechanizm. Przy Zielonym Ładzie ostrzegaliśmy, że to wywoła gigantyczne podwyżki za prąd. I teraz ta cała drożyzna, którą widzimy, no to ma gdzieś swoje skutki i te skutki są w decyzjach i zgodach kolejnych szczytów, chociażby w Brukseli. No dobrze, a co my zrobimy bez tych pieniędzy? Państwo w ogóle myślą o tym? Także w Solidarnej Polsce, mimo że to nie od was będą te decyzje zależeć? My w Solidarnej Polsce uważamy, że Unia Europejska przede wszystkim powinna działać zgodnie z prawem. Tak, to już pan mówił dzisiaj, panie ministrze. A potem pan się denerwuje, że ja panu przerywam. Nie, to jest, no. Bo to jest fundamentalne. No ale ile razy można to samo i działanie, zawieszanie takich środków, zwłaszcza nawet teraz, przecież nawet w tych mechanizmach, gdzie rzekomo się zastanawiają, bo to komisarz nie powiedział, że absolutnie kropka i koniec, tylko się zastanawiają. Czyli stosuje mechanizmy polityczne, a nie prawne. Czyli nie ma do tego uprawnień i musimy wykorzystać wszystkie środki, wszystkie metody prawne. Ja mówię, że jeżeli by tak było, nie będę gdybał, różne negocjacje trwają, ale jeśli, no to wówczas mamy narzędzia prawne i będziemy ze wszystkich narzędzi prawnych w ramach Unii Europejskiej korzystać. 11 miliardów złotych, 5 województw może stracić w związku z przyjęciem uchwały anty-LGBT. Skoro tak pan podkreśla, słusznie zresztą, że konstytucja jest ustawą zasadniczą, najważniejszym aktem prawnym w Polsce, którym podlegają wszystkie inne, to ja zapytam, czy pana zdaniem, jako wiceministra sprawiedliwości, uchwała anty-LGBT jest zgodna z konstytucją? W Polsce nie ma ani jednej uchwały anty-LGBT, panie redaktor. Te samorządy, które podejmowały uchwały pro familii, podejmowały uchwały wspierające rodzinę. To, że media powtarzają narrację jakiegoś aktywisty. Ale pani redaktor, ja rozmawiałem też z moimi. Myśmy się poważnie traktowali. I się traktujemy maksymalnie poważnie. I ja teraz chcę pani powiedzieć bardzo ważną rzecz, że rozmawiałem chociażby z moimi odpowiednikami za granicę. I oni wspominali oczywiście o, nie wiem, strefach wolnych od LGBT, ale o czym wspominali? O zdjęciu aktywisty, o jakichś tabliczkach, o happeningu politycznym człowieka, który szkodził Polsce i nigdzie tak to nie było. To już jest kwestia interpretacji, jeżeli mamy uchwałę Kartę Praw Rodziny, to jakim prawem ktoś w Polsce w ogóle mówi o tym, że Karta Praw Rodziny kogokolwiek dyskryminuje? To jest dla mnie niezrozumiałe. No nie, czytała pani chociaż jedną taką uchwałę, pani redaktor? Czytałam i ja uważam, i że z niej jeżeli wynika rodzinę, dyskryminacja środowisk LGBT. Nie, jeżeli Bogdan Pęk, zresztą ojciec prezydenta Andrzeja Dudy pan to przyznał. Polska konstytucja dyskryminuje osoby LGBT. Według pani redaktor? Dlaczego konstytucja? No, te uchwały były w duchu konstytucji. Nie, konstytucja chroni środowisko LGBT każdą mniejszość. Te uchwały są zgodne z polską konstytucją. Polska konstytucja stanowi, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny jest pod ochroną Rzeczypospolitej, a uchwały, poszczególne karty praw rodziny powtarzały de facto to, co wynika z tego artykułu konstytucji. Jeżeli ktoś teraz w sposób zewnętrzny próbuje Polsce taką narrację narzucać, no to jest jakaś, no przepraszam, aberracja. Panie ministrze, wie pan co, ja po tym naszym spotkaniu, ja mam wrażenie, że
państwo mają jakiś po prostu syndrom oblężonej twierdzy. Znaczy, zewsząd następuje atak Unii Europejskiej akurat na Polskę. Dlaczego tak jest? Zresztą pani redaktor w kolejnych pytaniach pokazuje, że Unia chce nam zabrać pieniądze, naruszając suwerenność, że tutaj rzekomo są dyskryminowane. Ale wcześniej nigdy nie było takich problemów, panie ministrze. Nagle się zrobiły przy państwa rządach. Nie bierze pan tego pod uwagę? No oczywiście, że biorę pod uwagę to, że Unia Europejska jako byt w większości kontrolowany przez środowiska lewicowe albo lewicowo-liberalne nie będą po partnersku traktowały konserwatywnych rządów. To może wystąpić z tych struktur Unii Europejskiej. Nie ma w Polsce, żadnej poważnej siły, która postulowałaby wystąpienie z Unii Europejskiej. Natomiast Unia Europejska wściekle atakuje rząd polski, wściekle atakuje rząd węgierski, nie z przyczyn prawnych, ale z przyczyn właśnie politycznych, o czym pani redaktor sama jakby ten kontekst nakreślając, można powiedzieć, mówi. Te dwa państwa są na celowniku lewicowej Unii Europejskiej, bo nie realizują lewicowej agendy, której elity europejskie by chciały, żebyśmy realizowali. Ale lewicowych rządów to niewiele teraz w Unii Europejskiej jest, panie ministrze. Lewicowa agenda, lewicowe poglądy. Proszę mi nie mówić, że chadecja z tęczowymi sztandarami. Panie ministrze, kończąc, bo jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy pan przypomniał pośrednio. Zaczęliśmy od stanu wyjątkowego, więc jeszcze to pytanie chciałabym zadać, bo państwo przez cały czas mówią, że to jest jakaś taka gra, prowokacja ze strony Łukaszenki, no ale wiadomo, że Łukaszenką steruje niemal ręcznie Władimir Putin. Czy w związku z tym nie widzi pan pewnego zgrzytu w podpisaniu przez Jarosława Kaczyńskiego takiej politycznej współpracy z ludźmi, którzy oficjalnie polityczną miłość Putinowi wyznają? Nie. Uważam, że to jest też, jeżeli chcemy budować Europę ojczyzn, to w polityce trzeba działać pragmatycznie i skutecznie. Jeżeli chcemy zmieniać Unię Europejską na taką, która będzie troszczyć się... Czyli tu Putin jest okej, a tu nie jest okej. Nie, ale to nie Polska zawiera z Putinem współpracę. Jeżeli jeżeli inne państwa upatrują swojego interesu w jakiejś współpracy z Rosją, to naszą rolą jako Polską jest wytłumaczyć tym ludziom, że się mylą albo że błędnie oceniamy interes, bo Rosja jest realnym zagrożeniem dla całej Europy. Natomiast jeżeli oni mogą być naszymi sojusznikami w działaniach obrony Europy ojczyzn, co chcemy podejmować, to wówczas pragmatycznie, a na tym polega mądra polityka, trzeba wykorzystać wszystkie dostępne narzędzia. Czas nam się skończył. Bardzo żałuję. Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, Solidarna Polska. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dobrego dnia panu życzę. Już za chwilę państwa gościem Tomasz Trela z Nowej Lewicy, ale wcześniej premier Mateusz Morawiecki, który mówił wczoraj o festiwalu żenady, tu cytat, w wykonaniu opozycji. Strzeżenie polskiej granicy, dbałość o to, żeby ona była bezpieczna, żeby nikt jej w sposób nielegalny nie przekraczał, należy do podstawowych obowiązków, należy do obowiązków, których będziemy strzec i będziemy zabiegać o to przez wszystkie możliwe, poprzez użycie wszystkich możliwych środków, sił, funkcjonariuszy, którym z tego miejsca chciałbym wyrazić ogromną wdzięczność za to, co robią, za to, co czynią na granicy wschodniej i za to, że nie ulegają tej bardzo niepatriotycznej, antypaństwowej presji, którą próbujecie wywierać niektórzy z państwa, wasi posłowie, współpracujący z wami blisko współpracownicy, tacy jak pan Kramek, pan Frasyniuk, wspierający słowa pana Frasyniuka bez zastrzeżeń pan Wałęsa. Te haniebne słowa, nikczemne słowa, które padły z ich ust, nigdy nie powinny paść. Powinniście za nie przeprosić. To zrobili przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, współpracujący z wami bardzo blisko, pan Frasyniuk czy pan Kramek, to festiwal żenady. To tak naprawdę wielki wstyd. Nie dziwię się, że teraz chowacie głowy, że jest wam z tego powodu przykro, ale powinniście głośno przeprosić. I nie będziemy grali w tej orkiestrze, której dyrygenci w Mińsku i w Moskwie cieszą się tylko z tego, jeżeli u nas, w naszym parlamencie, wokół tego jest kłótnia. Dawniej, szanowni państwo, takie działania traktowane były jak zdrada narodowa. Tomasz Trela, poseł Lewicy, państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Nowej Lewicy, Lewicy, ja już się pogubiłam. Nowa Lewica. Nowa Lewica, dobrze. Jeszcze.
Już. No dobrze, o tym za chwilę. Zaczynamy od spraw poważnych, panie pośle. Chciałam zapytać, czy pan przeprosi za swoje haniebne zachowanie, bo tak mówił premier wczoraj, że opozycja, która sprzeciwia się stanu wyjątkowemu i która próbowała nieść pomoc humanitarną, tak naprawdę, nawet Michał Woś przed chwilą mówił, to pożyteczni idioci Łukaszenki i Putina. Jak pan na to odpowie? Ja naprawdę liczyłem na to, że wczoraj na posiedzeniu Sejmu pan premier Morawiecki powie coś sensownego i powie coś więcej niż te banały, które opowiada na konferencjach prasowych, że przedstawi jakieś fakty. Oczywiście nie tajne, ale jednak fakty. A myśmy mieli wczoraj taki festiwal propagandy i festiwal podbijania słupków poparcia. Bronimy granicy, bo jest hybrydowa wojna, bo ktoś będzie na nas nacierał, bo będą tutaj wprowadzani szpiedzy rosyjscy. A tak naprawdę nic się nie dzieje. Ale skąd ta pewność? Dlatego, że nie mamy żadnych informacji, żeby cokolwiek się działo. A jak nie mamy informacji, ale może żeby... rząd ma. No dobrze, ale jeżeli rząd ma, to każdy odpowiedzialny rząd, no ten nie jest odpowiedzialny, ale każdy odpowiedzialny rząd zrobiłby niejawne posiedzenie Sejmu, niejawne posiedzenia Komisji, Radę Bezpieczeństwa Narodowego i wtajemniczył w to wszystko opozycję. Bo wie pani, jeżeli Ale może rząd nie chce, może nie widzi was z partnerów do dyskusji. To jeżeli rząd nie chce, to ten rząd jest po prostu głupi, nieudolny i powinien jak najszybciej odejść, dlatego że nie ma rządu na świecie, który w stanie kryzysowym nie chce jedności i zgody politycznej. Bo wie pani, ja sobie wyobrażam sytuację, kiedy jest zagrożone bezpieczeństwo naszego kraju, bezpieczeństwo naszych obywateli i 460 rąk na posiedzeniu Sejmu idzie do góry, bo jest ku temu taka sytuacja. I wtedy jest to bardzo poważne. Wtedy my jesteśmy traktowani jako bardzo poważne państwo demokratyczne w Unii Europejskiej i w Europie i na świecie. A co myśmy wczoraj zobaczyli? Opozycję, którą premier poobrażał, czyli jak obraża opozycję, to obraża też wyborców opozycji, których nie jest tak naprawdę mało. Ja widzę, co się działo na ulicy. Ja byłem wczoraj przed Sejmem po posiedzeniu Sejmu i słyszałem obywateli naszego kraju, którzy mówią, że to jest hucpa, że to jest robienie sobie żartów z obywateli, że to jest znieczulica, że to jest niepodanie kawałka chleba i wody, że to jest odcięcie wreszcie mediów. Myśmy wczoraj wystąpili zresztą jako Lewica tuż po posiedzeniu Sejmu, żeby pan prezydent zmienił swoje rozporządzenie. Szkoda, że tuż po posiedzeniu Sejmu dopiero. No, bo liczyliśmy na to, że nasz wniosek zostanie przyjęty. Proszę zwrócić uwagę, że jako pierwszy klub parlamentarny złożyliśmy wniosek, żeby to rozporządzenie w całości odrzucić. To przepadło, więc złożyliśmy uzupełnienie do tego, aby pan prezydent zmienił rozporządzenie, żeby tam były media. Bo ja bym chciał zobaczyć, co tam się na tej granicy dzieje za pośrednictwem mediów. No ale przecież minister Kamiński powiedział, że dziennikarze mogą pracować bez żadnego problemu, z wyjątkiem tych 3 kilometrów przygranicznych. To jest trochę tak, jakby pani chciała zrobić ze mną dzisiaj wywiad, a ja bym był 3 kilometry dalej, nie miał ze sobą telefonu, nie miał ze sobą słuchawek i pani by chciała ze mną porozmawiać. No myślę, że nasi widzowie dużo by się dowiedzieli od pani i ode mnie. No przecież to są żarty. To jest, jeszcze raz bardzo wyraźnie podkreślę, jestem w tym utwierdzony i będę to powtarzał od wczoraj każdego dnia. Ta zagrywka ze stanem wyjątkowym jest zrobiona tylko i wyłącznie po to, żeby zmobilizować swoich wyborców i próbować przekonać wyborców niezdecydowanych. Zagłosujcie na nas, bo my jesteśmy tacy, którzy bronią granic. Czyli chcemy powiedzieć, że rząd stwarza sztuczne zagrożenie? Że tak. Tego zagrożenia tak naprawdę nie ma? Po tym, co wczoraj usłyszałem, tak. Bo gdyby, jeszcze raz podkreślę, gdyby rzeczywiście było zagrożenie, to od odpowiedzialnego rządu, od rządu 38-milionowego państwa oczekiwałbym zupełnie innej informacji. I obecności prezydenta, i obecności wicepremiera do spraw bezpieczeństwa, i obecności ministra obrony narodowej. Wie pani co, wicepremier był, ale w momencie, kiedy występach opozycji, wystąpienie. To oczywiście tak, ale w momencie, kiedy właśnie zaczęła mówić opozycja, wicepremier sobie tam Gęsiego ze swoimi kolegami wyszedł, no pan prezydent w ogóle okazało się, że ma inne zajęcia i sprawa nie jest tak poważna, żeby prezydent na tym posiedzeniu Sejmu był. No to przyzna pani, że... Profesor Zybertowicz, który jest doradcą prezydenta Dudy, jak oboje wiemy, tłumaczył to wczoraj tym, że właśnie nie chciał nadawać zbyt dużej rangi i nie siać propagandy strachu jakiejś. Gdyby się pojawił, tak mogłoby to zostać odebrane. To ja odpowiem inaczej. Czy wyobraża pani sobie sytuację, kiedy prezydentem kraju jest pan prezydent Aleksander Kwaśniewski i podpisuje rozporządzenie o stanie nadzwyczajnym, w tym przypadku stanie wyjątkowym, i nie jest na posiedzeniu Sejmu, nie zwołuje Rady Bezpieczeństwa Narodowego, nie ma pierwszego garnituru politycznego wtedy w parlamencie? To są sytuacje niewyobrażalne. Ja przypominam sobie innego polityka, nie z mojej rodziny politycznej, Donalda Tuska, jeżeli jak był kryzys na Ukrainie. Zaproszeni byli wszyscy przedstawiciele partii opozycyjnych.
plus byli premierzy i byli ministrowie spraw zagranicznych. A Bronisław Komorowski zwołał wtedy Radę tak, Bezpieczeństwa dlatego, Narodowego. Że każdy przywódca, któremu zależy na bezpieczeństwie kraju, próbuje zaangażować Czyli w dyskusję. Prezydentowi nie zależy na bezpieczeństwie kraju? Prezydent wykonał polecenie pourlopowego, czy urlopowanego, wypoczętego Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński był tam gdzieś na urlopie ze swoim bliskim otoczeniem, a wiemy, że Andrzej Duda nie jest bliskim otoczeniem Jarosława Kaczyńskiego, wymyślił stan wyjątkowy, wrócił, wydał odpowiednie dyspozycje i te dyspozycje zaczęły być realizowane. Wicepremier, który ma stworzone stanowisko do spraw bezpieczeństwa na posiedzeniu parlamentu, które mówi o tym stanie wyjątkowym, czyli tak naprawdę bezpieczeństwie naszego kraju, nie zabiera głosu, tylko ostentacyjnie wychodzi. No o czym to świadczy? Przez 4 tygodnie nie zabrał głosu. To świadczy tylko i wyłącznie o tym, że to jest polityka i to taka chamska, brutalna polityka, której Polska po 89 roku jeszcze nie widziała. No dobrze, panie pośle, a jeśli tak popatrzymy na te działania Łukaszenki, no bo co do tego, że ci ludzie na granicy są przez niego zwożeni, chyba nie mamy wątpliwości, prawda? Co do tego, że są prowokacje ze strony reżimu Łukaszenki, chyba nikt nie ma wątpliwości. Nikt nie ma też wątpliwości, że on jest sterowany przez Władimira Putina i nikt też nie ma wątpliwości, bo o tym mówią chociażby rzecznicy NATO, że wszyscy spodziewają się prowokacji podczas manewrów Zapad, które ruszają w piątek. To jest trudna sytuacja. Jeżeli chodzi o polską granicę tak, w tej to, chwili. To jest bardzo trudna sytuacja. No to co, jeżeli nie stan wyjątkowy? Jak by pan sobie z tym poradził? Nie, no w momencie, kiedy ja bym był na miejscu pana premiera Morawieckiego, to wykorzystałbym wszystkie możliwości konstytucyjne, zaangażowałbym wszystkich partnerów politycznych do tego, żeby przedstawić pewien scenariusz. I ja zakładam, że to nie musi być scenariusz jawny, to nie musi być tak, że wszyscy o tym wiedzą. Ale wie pani, dla mnie wycofanie mediów, dla mnie odgrodzenie pasem 3-kilometrowym od granicy, to już jest naprawdę poważna rzecz. Więc jeżeli ta rzecz jest poważna, to ja bym dzisiaj do pani wolał przyjść i powiedzieć tak, wie pani co, ja z tym rządem się nie zgadzam. Mhm. To jest druga strona barykady, ale w tej sprawie my musimy mówić jednym głosem. Ja nie mogę tak powiedzieć, dlatego że ja uważam, że to jest propaganda. No widzi pan, tylko tutaj kółko się zamyka, dlatego że nie, rząd nie zamyka się. Z kolei państwa oskarża nie, o brak ale, współpracy ale, i brak jedności. Ale proszę mi powiedzieć, jaka jest przeszkoda, żeby pan prezydent dzisiaj na godzinę 18 zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego, zaprosił wszystkich liderów opozycji. Jaka jest przeszkoda, żeby za tydzień odbyło się niejawne posiedzenie Sejmu tuż po rozpoczęciu manewrów Zapad? Nie ma żadnej przeszkody. Jest potrzebna tylko dobra wola, chęć przekazania rzetelnej, prawdziwej informacji. Tylko wie pani co? Ja na jednym posiedzeniu niejawnym Sejmu byłem. To było robione, to miał być wielki cyberatak Federacji Rosyjskiej. Wie pani co ja tam usłyszałem? Ja tam usłyszałem historię typu, no jak wpiszemy sobie w Google, co zrobić, żeby nie wejść na swoje konto pocztowe, to znaczy, że trzeba co 2 tygodnie zmieniać hasło. No jeżeli to ma tak wyglądać, no to ja to usłyszałem tam wtedy. Tam wtedy jakiś jeden z drugim gigantem z PiS-u wyszedł i powiedział tak, no drodzy posłowie, na was mogą być takie ataki, pamiętajcie, zmieniajcie hasła w kontach, zmieniajcie hasła na komórkach, bo wam ktoś to przejmie. Czy to jest poważne? To nie jest poważne. No dobrze, to nie jest poważna polityka. Czyli rozumiem, bo chciałabym, żeby to wybrzmiało. Myślę, że nasi widzowie też są ciekawi pana bardzo konkretnej odpowiedzi. Czyli rozumiem, że według pana, według lewicy, według opozycji, bo tutaj chyba razem mówicie jednym głosem, nie ma zagrożenia ze strony reżimu Łukaszenki i Putina? Nie mam żadnej informacji od polskiego rządu, jeszcze raz to bardzo wyraźnie podkreślę, po wczorajszym posiedzeniu Sejmu, żeby takie zagrożenie było. Mam przekazywane... No, ale Mariusz Kamiński no, dość merytorycznie wystąpił. Nie merytorycznie. Dość w taki sposób, żeby wzbudzić zagrożenie w umysłach Polek i Polaków, którzy siedzą przed telewizorami, że Rosja, że Putin, że inwazja. To nie moja ocena, tylko wczoraj padały takie słowa z ust polityków opozycji, że to było najbardziej merytoryczne wystąpienie, więc ja cytuję. Ale to nie jest poparte żadnymi faktami, żadnymi argumentami. No to nie można tego nazwać merytorycznym. No, bo dla mnie to nie było merytoryczne. Mhm. Dla mnie to było rozpisane na rolę. No, wie pani, jeżeli Mateusz Morawiecki, ja cenię polityków, którzy mówią bez pomocy kartki, ale jeżeli Mateusz Morawiecki przygotowuje się na debatę do obrony swojego stanowiska jako szefa Rady Ministrów, że składał taki wniosek i nie ma żadnych liczb, nie ma żadnych faktów, nie ma żadnych danych, no to o czym to świadczy? No to świadczy o tym, że robimy sobie jakąś politykę. No robimy dobrze. Sobie jakąś politykę. To zostawiamy tę sprawę.
ale na razie bardzo skuteczną, bo sondaże Prawo i Sprawiedliwości idą w górę. Sondaże po raz pierwszy od dawna. Sondaże Prawo i Sprawiedliwości idą w górę i to jeszcze tylko jeden komentarz. Zawsze w przypadku kryzysu szczególnie związanego z bezpieczeństwem Polek i Polaków i naszych granic, ten, kto jest przy władzy, będzie zyskiwał. Tylko w ciągu najbliższego czasu, tygodnia, dwóch tygodni, miesiąca, Polacy sobie wyrobią zdanie, czy te działania były słuszne, czy były niesłuszne. Panie pośle, to teraz kwestia funduszy unijnych. Wiem, że istnieje bardzo duże ryzyko, że Polska nie otrzyma środków z funduszu odbudowy. Jak wiemy, na razie Bruksela wstrzymuje przyjęcie polskiego planu wydatków według Solidarnej Polski, chociażby, która przed tym ostrzegała, przed tym mechanizmem pieniędzy za praworządność, i to im trzeba oddać. No to jest pewna forma wojny hybrydowej i próba zabrania nam części naszej suwerenności. Bardzo wyraźnie i bardzo jednoznacznie. Nikt nam suwerenności zabrać nie chce. Ja przypominam sobie wielkie święto, kiedy do Unii Europejskiej wchodziliśmy. Myśmy z Unią Europejską mówili się na przestrzeganie pewnych zasad, wartości i czerpania gigantycznych korzyści materialnych z racji bycia we wspólnocie europejskiej. Ale nie kosztem polskiej konstytucji odpowiada rząd. Tak, tylko ja bym bardzo chciał, żeby rząd, przedstawiciele rządu powiedzieli, gdzie nam tę konstytucję gwałcą. Ingerując na przykład w kwestie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Izby Dyscyplinarnej, pani, Krajowej Rady Sądownictwa i można by tak było wymieniać. Czyli wszystkie elementy, o których pani powiedziała, zresztą za politykami PiSu, no są kwestionowane przez wybitne autorytety prawne na arenie polskiej, na arenie międzynarodowej. Michał Baś by powiedział lewackie autorytety wie pani co, prawne. No, a ja bym powiedział, że Woś jest prawakiem, a jeszcze gorzej ziobrystą. Tylko jak tak będziemy rozmawiać, to nie dojdziemy do żadnego konsensusu i kompromisu. Ja bym chciał, żeby 57 miliardów euro trafiło do Polski. Chciałbym, żeby trafiło jak najszybciej, dlatego że inne państwa już te pieniądze dostają. Zdaje się, nie wiem, czy nie Włosi dostali już kilkanaście miliardów euro i już przeznaczają na stymulację gospodarczą, na wsparcie dla przedsiębiorców. My na razie nie dostaliśmy nic i jeszcze od decyzji długo musi minąć. Panie pośle, przepraszam, ponieważ proszę, musimy troszeczkę przyspieszyć, bo czas nam się kończy. Tło całej tej historii znamy. Ja bardziej chciałabym pójść do przodu, no bo wiemy, że premier Morawiecki powiedział, ja swojego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego nie cofnę. No i, czyli Julia Przyłębska będzie orzekać z panem Piotrowiczem i panią Pawłowicz o tym, jeżeli pan premier Morawiecki tego wniosku nie cofnie, to ja mogę dzisiaj powiedzieć wszystkim naszym widzom, słuchaczom, że długo tych pieniędzy nie zobaczymy. Dlatego, że Unia Europejska mówi bardzo wyraźnie. Graliście nam na nosie 6 lat, myśmy was prosili, myśmy do was apelowali, a wy się z tego nie wycofujecie. Więc jak wy się nie wycofacie, to my zastosujemy mechanizm, na który zgodził się pan premier Morawiecki. Dobrze. Pieniądze za praworządność. A teraz, panie pośle, nie obawia się pan, że taki rozwój sytuacji, czy realizacja takiego scenariusza będzie oznaczało, że w Polsce zacznie rosnąć coraz większa grupa antyunijna, eurosceptyczna? Nie. Uważam, że rolą demokratycznej opozycji, rolą tych wszystkich europarlamentarzystów, którzy są w Parlamencie Europejskim, rolą Lewicy, Platformy, Hołowni, PSL-u jest to, żeby powiedzieć tak, jeżeli chcemy być we wspólnocie, jeżeli chcemy wydawać pieniądze, jeżeli chcemy czerpać garściami z bycia w Unii Europejskiej, musimy jak najszybciej odsunąć PiS od władzy. I wyobrażam sobie taką rolę opozycji. Skończyło się już obrażanie Unii Europejskiej, skończyło się granie na emocjach, skończyło się granie na suwerenności, bo od 2004 roku takich sytuacji nie było. Pani wie, ile było perspektyw unijnych od 2014 roku. Dostaliśmy gigantyczne pieniądze. Czy kiedyś ktoś nas posądzał o to i groził nam odebraniem pieniędzy unijnych? Nie. Wręcz nas zachęcano. Zgłaszajcie wnioski, aplikujcie. Te pieniądze są dla was, żeby dorównać szanse. Budujcie drogi, szkoły, szpitale. Nie było takich sytuacji. Te sytuacje są za rządów PiSu. Te sytuacje są na Węgrzech. No przecież Węgry, Polak, Węgier, dwa bratanki. W tym przypadku można byłoby powiedzieć... Do tego Salvini, Le Pen, Putin i tak dalej, i tak dalej. No przecież Unia Europejska wyczuwa te nastroje. Oni nie chcą dawać pieniędzy tym, nie chcą wspierać tych... Ale oni dają ludziom pieniądze chyba, prawda? Tak, ale wie pani, te pieniądze rząd może przeznaczyć... Rozdzielać. Jak to było w przypadku inwestycji lokalnych. I wie pani, na co wczoraj rząd rozdziela te pieniądze? Fundusz Sprawiedliwości, Narodowy Instytut jakiś i tak dalej, swoim radnym, nieradnym, żonom i tak dalej. I Unia Europejska tego się boi. A propos polityki regionalnej, pan sercem dużo
duszą i mózgiem z Łodzi, a województwo łódzkie może stracić 11 miliardów złotych mniej więcej. Pani, jest ta ustawa anty-LGBT uchwała, czy jest, jej nie ma, bo pan minister Woś twierdzi, że jest uchwała pro family, tak, a nie anty-LGBT. Tak, tak, tylko że w tej uchwale akurat łódzkiej, która jest wpisywana w ten kanon anty-LGBT, są takie zapisy, że rodzina to tylko kobieta i mężczyzna. I Unia Europejska, ale tak jest to... w konstytucji, że małżeństwo to związek kobiety małżeństwo, i mężczyzny. Małżeństwo, ale rodzina, a jeżeli jest na przykład dwóch panów, jeżeli są dwie panie, jeżeli wychowują dzieci, to nie rodzina. No jeżeli jest babcia, matka i córka, to nie rodzina, to też rodzina. No to rodzina. Większość w ogóle w Polsce to, tak rodzin się tworzy, ale to są rodziny. Nie ma co segregować. Ja jeszcze w sprawie łódzkiej. Chyba dwa tygodnie temu z panem posłem Piątkowskim z Koalicji Obywatelskiej występowaliśmy w Łodzi w tej sprawie do marszałka województwa. Mhm. Czy on ma jakieś sygnały, że pieniądze są zagrożone? Powiedział, że nie? Powiedział, że nie. Publicznie powiedzieli to urzędnicy marszałka, nie ma żadnych sygnałów, Unia Europejska od nas nic nie chce. A co jeżeli na przykład województwo łódzkie straci tych 11 miliardów, co to będzie oznaczać? No to będzie oznaczać, że ideologia dla PiSu jest ważniejsza niż mało ojczyzny, ale wsparcie dla samorządów. Dla mieszkańców co to będzie oznaczać? No nie będą mieli pieniędzy, no nie będą mieli ale pieniędzy na drogi, na drogi, na szpitale, na szkoły, na pomoc społeczną. No przecież jeżeli miasto nie dostanie tych pieniędzy za pośrednictwem województwa, to będzie musiało te pieniądze znaleźć w innej kieszeni albo nie zrealizować inwestycji. Więc co zrobią samorządowcy? Samorządowcy zrezygnują z inwestycji, czyli nie będą rozwijały się małe nasze ojczyzny, albo będą sięgać do kieszeni podatników, czyli będą zwiększać opłaty lokalne. Pana zdaniem ostatecznie w ostatnim możliwym momencie rząd premiera Mateusza Morawieckiego zrobi krok wstecz, czy nie? Czy będzie szedł na ścianę? Ja myślę, że jeżeli rząd Mateusza Morawieckiego zobaczy, że jest ściana i już nie ma żadnej możliwości pertraktacji, to będzie kazus Lex TVN. Jesteśmy twardzi, jesteśmy nieustępliwi, ale jeżeli poważny zawodnik grozi nam palcem, to my się z tego wycofamy i najchętniej wmanewrujemy w to Andrzeja Dudę, bo tam Andrzej Duda może powiedzieć wszystko, co prezes Kaczyński chce. Panie pośle, mamy dosłownie 30 sekund, więc bardzo krótka odpowiedź. Jak tam relacje z Włodzimierzem Czarzastym? Bo Aleksander Kwaśniewski, który tydzień temu dokładnie u mnie był, powiedział, że nie podoba mu się ten sposób zarządzania partią. No, ja słuchałem pana prezydenta Kwaśniewskiego bardzo uważnie, zresztą zawsze słucham pana prezydenta. Od 7 to kilka ciekawych, interesujących rozmów. Na kolejne jesteśmy umówieni w przyszłym tygodniu. Czyli jest dialog Jest dialog nawiązany. Mam nadzieję, że 9 października spotkamy się na dużym kongresie zjednoczeniowym. Wszyscy na Lewicy. Mam nadzieję, że będzie tam też Aleksander Kwaśniewski i to będzie jedno wielkie święto Lewicy. Tomasz Trela, Nowa Lewica. Bardzo dziękuję panie pośle za to spotkanie. Dobrego, spokojnego dnia panu życzę. A my tą rozmową z panem posłem Trelą powolutku już się z państwem żegnamy. To wszystko w dzisiejszym super raporcie. Dziękujemy za liczną obecność. Dzień jak co dzień. Kłaniamy się bardzo nisko. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa Super Raportu. Wracamy do państwa jutro o godzinie 8.57. Także już zapraszamy. Spokojnego, dobrego i słonecznego dnia państwu życzymy. Za chwilę jeszcze raport z anteny. Marta Kiermasz i Paweł Donsbach. Także już teraz państwa zapraszam i mówię do jutra.
pożar w Chorzowie. Mieszkańcy nie mogą wrócić do swoich domów. Noc spędzili u bliskich lub w lokalach zastępczych. Po porannym wypadku na Lubelszczyźnie trwają poszukiwania jednego z kierowców. W zderzeniu ciężarówki z busem rannych zostało 8 osób. Czyszczą rzeki i lasy. Ruszyła kolejna edycja akcji Sprzątanie Świata. I o niej powiemy na koniec. Mieszkańcy nie mogą wrócić do swoich domów. To przez nocny pożar w kamienicy przy ulicy 3 Maja w Chorzowie na Śląsku. Nie był duży, ale na tyle niebezpieczny, że mieszkańców trzeba było ewakuować. 3 osoby spędziły noc u swoich rodzin, 5 kolejnych w mieszkaniu zastępczym, mówi Tomasz Szymański z Chorzowskiej Straży Pożarnej. Pożar zakończył się koło 1 nocy. Spaleniu uległy schody i inspektor nadzoru budowlanego wyłączył budynek z użytkowania. Z ogniem walczyło 5 zastępów Straży Pożarnej. Policja szuka jednego z kierowców, który uciekł z miejsca zdarzenia. To po porannym wypadku na obwodnicy Lublina. Na wysokości Jakubowic-Konińskich w kierunku Warszawy rannych zostało 8 osób. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że kierujący busem 32-letni obywatel Ukrainy prawdopodobnie najechał na tył naczepy samochodu ciężarowego, który odjechał z miejsca zdarzenia. Policjanci ustalają szczegóły tego wypadku drogowego i ustalają kierującego samochodem ciężarowym, który odjechał z miejsca zdarzenia. Wyjaśniał Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji. Przez kilka godzin część trasy była zablokowana, teraz ruch odbywa się normalnie. Szkoły zbierają już deklaracje od rodziców. Chcą wiedzieć, którzy uczniowie po 12 roku życia zaszczepią się na koronawirusa. W zeszłym tygodniu w placówkach trwała akcja informacyjna. Miała ona zapewnić rodzicom rzetelną wiedzę, mówi Sławomir Kurpiewski z Urzędu Miasta w Siedlcach. Dyrektorzy mają obowiązek wejść w kontakt z punktami szczepień i w zależności od tego, jaka to będzie liczba deklaracji i jakie będą moce, że tak powiem, przerobowe punktów szczepień, doprowadzić do skutecznego wyszczepienia dzieci i młodzieży. Takie szczepienia mogłyby być przeprowadzone w szkołach, ale tylko pod warunkiem, że deklaracji będzie tak wiele, iż pobliskie punkty szczepień nie będą w stanie poradzić sobie z ogromem pracy. A same szczepienia ruszą 13 września. 170. Tyle pozwoleń na wjazd od początku wprowadzenia stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią wydała Straż Graniczna. Większość dotyczy wjazdu na teren Podlasia i ma związek z koniecznością odwiedzania krewnych. Jak zapewnia Straż Graniczna, przepustki nie są wydawane pochopnie. Jednocześnie strażnicy nie odnotowali poważniejszych incydentów związanych z łamaniem stanu wyjątkowego. Tony śmieci wyciągnięte z rzeki, znalezione w lasach, ruszyła kolejna edycja akcji Sprzątanie Świata. Dołączyć może każdy, mówi organizator Grzegorz Mikosza. Właśnie rozpoczęliśmy naszą trasę Myślę, więc nie śmiecę. Jest to nasza trasa w ramach 28 akcji Sprzątanie Świata. Przed nami same piękne lokalizacje, które zamierzamy posprzątać. Zaczynamy nad jeziorem Bystrzyckim, później sprzątamy jezioro Lusowskie i Jabłonne. A wielki finał akcji 17 i 18 września.